Gdzie są te chwile, kto mi wytłumaczy, gdy do stołówki razem szliśmy miła? Za nami został dzień solidnej pracy, przed nami na stoliku już dymiła. Kartoflanka, biurowa kartoflanka, która mych pierwszych westchnień była świadkiem. Zawsze w niej parę pływało skwarek, ty je ze mną łykałaś ukradkiem. Z wszystkich zup nam najlepiej smakowała, przyprawiona z umiarem, acz pikantna, taka posilna, taka przymilna, kartoflanka, kochana kartoflanka. Niestety krótko miało trwać to wszystko, w innej stołówce dziś pod palmą siedzisz. Przenieśli cię na dyrektorskie stanowisko, a ja samotny płaczę nad talerzem kartoflanki, biurowej kartoflanki, która mych pierwszych westchnień była świadkiem. Widzę tych parę mizernych skwarek, których ze mną nie przełkniesz ukradkiem. Choć się zmuszam dokończyć jej, nie mogę. Nie uważam, by była zbyt pikantna, ale wodnista i nienawistna kartoflanka, ohydna kartoflanka. I nagle dzwonisz do mnie, ukochana, do swej stołówki mnie zapraszasz dzisiaj. Więc patrzę na te palmy i dywany i w jadłospis, a w tym jadłospisie potato soup, pomdeter krem. Tak tam było napisane. Ja to czytam i szalenie się denerwuję, bo tak pierwszy raz jestem u nas w takiej wytwornej stołówce dla dyrektorów. Języków obcych nie posiadam. Więc tak patrzymy sobie z tą najdroższą panią dyrektor długo w oczy i w tym momencie kelnerka przynosi nam dwa talerzyki z tym całym pomdeter. Nieważne. I ja się orientuję, że to jest nic innego jak tylko kartoflanka. I tutaj kartoflanka znów jest twoich i moich westchnień świadkiem. Znowu w niej parę żegluje skwarek, ty znów łykasz je ze mną ukradkiem. I jak dawniej nam smakuje, przyprawiona z umiarem, acz pikantna, taka posilna, taka przymilna kartoflanka, kochana kartoflanka.